W ramach tej akcji szyictwa zrobiłem jeszcze polarowy komin szalik. Taki komin na szyję zamiast szalika, żeby był luźny, żeby się nie odwijał tak jak szalik, i jeszcze takie dwa kawałki polaru z przodu i z tyłu poniżej szyi, żeby zabezpieczyć przed podwiewaniem tam pod spodem, od, od przodu i od tyłu, pod szalikiem. To jest największy kawałek polaru, z którego zrobiłem tę główną część komina. Później następny element, no to yy, kaptur. Wykorzystałem kaptur od polaru. Obciąłem go zaraz nad kołnierzem i przyszyłem do górnej części tego komina. Po przeszyciu <noise> sprawdzam, czy dobrej średnicy to wyszło. Czy się zakłada, czy nie za ciasne. No bardzo fajne. Dość długi, można sobie trochę go zawinąć. Trochę kombinowałem na początku, że być może zrobię z tego komina też kaptur. Ale później zdecydowałem, że, że biorę kaptur o cały taki fabryczny od polaru. I te dwa dodatkowe kawałki polaru jeszcze na przód i na tył odcinam, później je tam przyszyłem z przodu i z tyłu. Po przyszyciu kaptura wciągnąłem z powrotem w ten kanał gumkę do ściągania kaptura. A na końcu tej gumki założyłem z powrotem te elementy ze sprężynkami do blokowania po ściągnięciu kaptura. Przydaje się. Tu gotowy cały komin szalik z widocznymi szwami. Jak ja to tam poprzycinałem i poszywałem, kaptur. Komin sam, no i niżej te dwa kawałki do osłony ciała z przodu i z tyłu. I już w rzeczywistych warunkach, zamiast szalika, komin. Dla mnie jest bardzo ważne, że on jest luźny, bo do wszelkich działań w terenie lubię mieć ubranie przewiewne. Tak, żeby nie przylegało, nie, nie obciskało ciała nigdzie. Fantastyczne jest to zabezpieczenie z przodu i z tyłu przed podwiewaniem duże. No i kaptur okazuje się, że to był dobry pomysł sprawdza się. Czasami używam go z kapturem, czasami bez opłacało się ten kaptur doszyć ma to sens.